lato, witamy wszystkich na terenie ośrodka narciarskiego Zagruń w Istebnej. Lata, żech tu nie był. Chyba jeszcze ostatni raz, jak ja tu był z kuzynem i z jego synkiem. Właściwie dwoma synkami, bo on ma dwóch synków. I powiem wam, że strasznie to tu wycięli, te lasy. Kraja. Tak więc gospodarka rabunkowo też tutaj dotarła, godą też, bo w ostatnim czasie i u nas zrobiła się afera z kuli tego, że wycięli 12 hektarów lasu. A ty człowieku, jak chcesz jeden strum wyciąć w ogrodzie, to musisz mieć mnóstwo pozwoleń, a tam 12 hektarów lasu poszło w pizdu, jakby to powiedzieć. Ale dobra, nie będziemy o tym gadać. Witamy was na skirejzie. Stok oczywiście idealny do nauki. Więc dzisiaj tak o skirejza leniwo. Widać, że tu z prawej strony trasa jakoś powstała, czy coś takiego. No ale widać, że jest trochę lipa ze śniegiem tutaj. Tak więc dzisiaj takie rekreacyjne jeżdżenie. Karnet na 4 godziny 90 zł z kaucją oczywiście, bo mój poprzedni karnet już nie jest aktualny, skoro tego, że mnie tutaj nie było parę roków, to trudno, żeby był aktualny. Ale jest informacja też taka, że niedaleko mieści się ośrodek narciarski Złoty Gruń i jest jeden karnet na obydwa ośrodki. Także jak ktoś będzie tutaj chciał przyjechać do Istebnej, można jeździć na jednym karnecie po obydwu ośrodkach. A więc dzisiaj taki rekreacyjny shooting. Myślałem o przyjechaniu tutaj na skitury, ale no widząc te wręcz małostkowe ilości śniegu, to raczej jest to niemożliwe. A mamy dzisiaj 25-26 lutego, czy jakoś tak, ostatnio niedziela lutego. Nie pamiętam daty zresztą. Wiem, że ostatnio niedziela lutego. 2023 oczywiście. Tak więc no niestety, jeśli chodzi o skitury, tutaj na razie nie ma szans. W ogóle ze skiturami jest w tym sezonie kiepsko, bo no nie ma śniegu, no po prostu nie ma śniega i gdyby nie sztuczne naśnieżanie, to by nic nie funkcjonowało. Ale też już nie ma co bardziej liczyć na jakiś super warunki. Myślę, że to, co się stało rok temu w marcu, taki fajniejszy sezon, że to się nie powtórzy już w tym sezonie. Styczeń zawalił wszystko. Ja już mam pierwszy tydzień, właściwie ostatni tydzień, to że jeździł na kole do roboty, realizowałem. Także trochę kilometrów, że już pobił. No a dzisiaj weekend zaś skirajza. Wczoraj, że był po nocy, nie chciałem jechać, bo sam lowo wszędzie. A wiecie, jak ta moja ostatnia skirajza nie doszła do skutku przez ulewy, no to nie było sensu po prostu jechać.
Dobra, no to będzie koniec gadania, w końcu trzeba się brać za jeżdżenie.
No i jak widzieliście, tak to tutaj wygląda. Nie jest to jakiś wymagający stok. No i w zasadzie każdy tutaj może jeździć. Mam nadzieję, że dużo godziny nie będzie. Dzisiaj ostatni dzień warszawskich ferii, więc może to niekiedy już sobie pojadę do domu. No to teraz widzicie, już wiele ludzi się nazbierało. W większości to są bajtle, które się uczą skirajzować. I dobrze, w sumie niech się uczą. Niech im się to podobało. Potem zostaną też mistrzami świata, jak wczoraj został wiewiór. Gratulujemy oczywiście wiewiórowi mistrzostwa świata. No, w Wiśle zaś można powiedzieć, że tutaj lata nasz mistrz świata, nie? Ale cieszyć się trzeba, bo to wginął je Ślązok, także z Wisły, no to, ale w Wiśle też są Ślązoki, to są górole śląscy tutaj, nie? A to też je dali Śląsk, chociaż tutaj już bardziej się go do pocieszyńsku. U mnie to jest bardziej taki pofyrlane, pomieszane te tygodki. I fajnie, fajnie, tylko że no nie zwiastujemy tutaj jakichś długich tych skirajzów, bo sami widzicie, że tego śniega nie ma za wiele, a jest tu tak, że nie ma tu ani jednego strumu, niczego. Te strumy tutaj wycięli wszystkie. No i bez tu szklara, jak no pofolguje fest, to wszystko wytaje. Nie? Także trzeba się cieszyć z tego, co mamy, nie? Widzicie, jak się giną uczą na desce jeździć. Na desce, że jeszcze nigdy w życiu nie próbował. Może kiedyś spróbuję, nie wiem. Ale póki co skirajzy mi stykną. Ja, no to ja już będę kończył te moje skirajzowanie. Jak widzicie, zaczęło fujać śniegiem. A tu trzeba skirać zakończyć, nie? To wypiąłem szczerów dosłownie. No ale cóż, tak bywa. Następna niestety dopiero za tydzień. No bo do roboty trzeba chodzić, bo każdy to wie i rozumie, nie? Że trzeba iść do roboty. Nie ma innej opcji. Trzeba jakoś żyć, a żeby żyć, to trzeba coś i zarobić, nie? Chociaż są takie darmozjady, co biorą już te łopieruna.
miał komunę wyciąć po Jerzykowie. Wtedy to mi kierował w tym kataski wejza. A tu mamy rozpamajte hotele, gastronomia. Ja nie korzystam z gastronomii, bo wieje miejscowy, więc nie trzeba. Jeszcze ja wytrzym. Rozbudowało się tu. Z tego czasu jeden wygorał też. Także fajnie było. Dobrze się jeździło. Ale trzeba kończyć jeszcze. To skończyliśmy dzisiejsze skirajzowanie. Uwaga, wszystko. No jest. Wyszło bardziej powiedzieć gładko. Po naszych. No, jak ja tu jechał, to rano to tu próżny parking był. No, ale ludzi też było dużo, dużo mniej. O, teraz to ginął, widzicie. Ten ośrodek. Także przyjeżdżajcie uczyć się tu na jazdę, a ja już wam godą. Czymcie się. Widzę zaś.